wszystko, co nas łączy. Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze. Z dodatkiem patriotycznym Rota. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny. Rozmowa dnia. Dzień dobry, gościem dzisiejszej rozmowy dnia jest Monika Bogdziewicz, doktorantka na Uniwersytecie Wileńskim, znana polska działaczka społeczna na Litwie. Cześć Moniko, witaj. Cześć Beato, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Wilna. Od kilku miesięcy przebywasz w Warszawie, co cię tam sprowadziło? Chęć wyzwań nowych, naukowych i kulturowych. A tak naprawdę sprowadził mnie tam staż, bowiem doktoranci, wszyscy doktoranci na Uniwersytecie Wileńskim są zobowiązani odbyć pewne staże, praktyki za granicą, po to, żeby się dobrze albo lepiej poznać pewne metodologie, po to, żeby poznać nowych ludzi, ostatecznie, żeby nabrać nowych poglądów, żeby poszerzyć swoje horyzonty intelektualne, naukowe, a też kulturowe. Dlaczego Warszawa? Prawdą będzie, jeśli powiem, że tym razem wybór był po prostu ad hoc, ponieważ odeszłam z pracy w urzędzie i postanowiłam aktywnie się zaangażować w działalność akademicką, więc pierwszy staż, który albo pierwsza możliwość odbycia stażu, jaka mi się trafiła, to była właśnie Warszawa, albo dokładniej to było ogłoszone stypendium przez fundację wspierającą wymiany międzyuczelniane, czyli Świeti Momenu Poromos Fondas. Ogłosił staże na instytucjach edukacyjnych i uczelniach w Polsce. A ponieważ Warszawa jest mi raczej bliska, ponieważ już nieraz uczestniczyłam w takich studiach częściowych tak zwanych, więc tym razem wybór był jasny. Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Czyli Uniwersytet Warszawski. Jak długo będziesz tam w Warszawie na tym stażu? Już niedługo, bowiem staż trwa do 1 czerwca, do lata. Aczkolwiek przyznam się, że chętnie bym została tam jeszcze na kilka miesięcy co najmniej. Czyli ile ma przebywać doktorant za granicą na takim stażu? Przez ile miesięcy? Przez okres? Nie ma takich wymagań. Ścisłych wymagań nie ma, bowiem staże można organizować od 4 do 10 miesięcy, albo też zależy od tego, kto taki staż organizuje, kto ogłasza, czy jest to staż ogłoszony przez fundację, na przykład w tym wypadku, czy jest to staż, czy staż się odbywa w ramach na przykład wymiany Erasmus, czy Erasmus Plus, czy na jakichś innych zasadach. Co robisz podczas stażu? Jakie są twoje obowiązki, Moniko? Obowiązki na stażu w dużej mierze zależą od tego, jak sobie doktorant, student ten staż zaplanuje. Mianowicie, wypełniając wniosek w fundacji, trzeba w bardzo wyraźny sposób określić cele, zadania takiego stażu. Oczywiście podać odpowiednie argumenty i następnie też ułożyć taki plan działań, swój harmonogram na stażu. Ponieważ jednym z głównych celów mego stażu było zapoznanie się i stworzenie aparatu metodologicznego i napisania części teoretycznej mojej rozprawy, to harmonogram tego stażu też był w miarę jasny. To przede wszystkim konsultacje z odpowiednimi osobami, z profesorami, z wykładowcami, którzy tę metodologię, którą chcę stosować, tworzyli, którzy są bardzo zasłużeni w dziedzinie etnolingwistyki i językoznawstwa kognitywnego, bowiem badania w tej dziedzinie prowadzę. I oczywiście to jest praca w czytelniach, w bibliotekach, samodzielna w jakimś stopniu również. Zdradzisz tytuł swojej rozprawy? Są to badania z dziedziny, tak jak mówiłam, etnolingwistyki i językoznawstwa kognitywnego, a dokładniej badam pewne związki, jakie zachodzą między językiem i między kulturą, między językiem, a między zdolnościami poznawczymi człowieka. Więc w jaki sposób język odzwierciedla, albo w jaki sposób język pokazuje, jak rozumiemy i jak interpretujemy ten świat, który jest wokół nas, w jakim stopniu kultura się odzwierciedla w języku, a to, co badam, to są koncepty uczuć, a mianowicie badam koncept, czyli tę całą informację, która tkwi w naszych umysłach, koncept wstydu. Czym jest wstyd? Więc mam nadzieję, że coś ciekawego z tego powstanie. A dlaczego się wstydzimy? W jaki sposób można odczytać z pewnych wyrażeń językowych, że człowiek się wstydzi? I jakie skojarzenia
ten wyraz i sytuacje, które się ze wstydem wiążą, wywołują w naszych umysłach. Moniko, to chyba będzie dość pionierska praca. Badam koncept wstydu w języku litewskim, więc takie badania konceptów w języku litewskim odbywały się, ale trochę w inny sposób. Nie obejmowały aż tak szerokiego zakresu badań, więc mam nadzieję, że będzie to coś nowego i że przyszłe pokolenie będą mogły kiedyś też korzystać z opracowanego przeze mnie aparatu metodologicznego i teoretycznego. Kto finansuje twój pobyt w Warszawie? Kto opłaca? Warszawa czy Wilno? Wilno. Takie staże, właśnie staże, które organizuje Świetny Moment Paramos Fondas, są opłacane przez państwo litewskie. Mobilność studencka. Moniko, dlaczego warto z tego korzystać? Tak jak mówiłam na początku, takie wyjazdy, przede wszystkim wszystkie podróże kształcą, a takie naukowe pozwalają poszerzyć horyzonty, jak mówiłam, intelektualne, naukowe, ale też kulturowe. Najlepszym przykładem byłoby, jeśli pozostajemy w zakresie studiów filologicznych, to chociażby nauka języka. Język to przecież nie jest tylko gramatyka, nie są tylko konstrukcje, ale to jest przede wszystkim kultura, to jest przede wszystkim odzwierciedlenie świadomości narodowej. I jeżeli studiujemy na przykład język francuski, to mi się wydaje, że jakiś staż albo przynajmniej miesięczny pobyt we Francji jest po prostu obligatoryjny. Poza tym myślę, że tutaj nawiążę nawet do wezwania papieża Franciszka o tym, że czasem trzeba wyjść z tej zony komfortu, trzeba zostawić te kanapy i po prostu ruszyć. W Wilnie, oczywiście nie wszyscy studenci, ale chyba spora część osób ma tutaj swoje wygodne domy, rodziców, ktoś musi zarobić pieniążek, ale w każdym razie czujemy się tutaj dobrze, pięknie, a taki wyjazd uczy nas w pewnym stopniu świadomości i samodzielności. Więc poza tym poznajemy nowych ludzi, nowe osoby, nowe kultury. Moniko, ukończyłaś też inne studia na innym kierunku, tak? Tak, to jest, jak ja się śmieję, to są jeszcze różne grzeszki młodości, bowiem pierwsze moje studia były prowadzone w zakresie zarządzania nieruchomościami. Później, po kilku latach tych studiów, zrezygnowałam na rzecz filologii językoznawstwa, a później się nawróciłam i w styczniu tego roku też ukończyłam studia magisterskie z zarządzania nieruchomościami. Czyli niczego nie żałujesz. Zawsze każdą wiedzę można wykorzystać, prawda? Absolutnie. Jestem święcie przekonana, że tak jest. Moniko, warto być aktywnym, prawda? Zwłaszcza dla ludzi młodych. Warto i trzeba. Bo kto, jeśli nie młodzież? A co powiesz tym, co się wahają, żeby na przykład skorzystać z takich programów mobilności studenckiej? Mają jakieś opory, bariery, lęki, obawy? Jakie by były twoje porady osoby podróżującej, korzystające z tych programów? Myślę, że tak naprawdę to bardziej pracować nad taką mobilnością studentów powinni też wykładowcy. Po prostu mówić o takich możliwościach, zachęcać. Bardzo dobrze powiedziałaś, lęki i obawy. O tych lękach i obawach po prostu rozmawiać. Dlaczego? Ale czy to jest bariera? Wykładowcy musieliby o tych barierach i problemach mówić ze studentami. Moniko, czy polsko-litewska wymiana studencka jest aktywna? Z punktu widzenia tego, co widzisz wokół siebie, bo i uczelnia w Warszawie, i uczelnia w Wilnie, no widzisz te procesy zachodzące, mobilności, wyjazdy, wymiany. Czy to są popularne kierunki? Wydaje mi się, że niewystarczająco. Na pewno studenci, wileńscy studenci, wyjeżdżają, ale nie zawsze do Polski. Jeśli mówimy o wymianach międzyuczelnianych i o wymianach międzynarodowych. Więc dlaczego tak jest? Jest mi trudno odpowiedzieć. Może zależy to od popularności studiów polonistycznych. Liczba studentów jednak się zmniejsza. Może po prostu z tego powodu, że ten kierunek też traci na popularności. Aczkolwiek zdarzało mi się też rozmawiać z pewnymi osobami i słyszeć takie opinie, że studenci innych kierunków, zarządzania na przykład, jednak się chętniej wybierają do Polski niż studenci filologii. Moniko, co masz zapewnione w Warszawie? Zakwaterowanie? Zapewnione mam stypendium, które muszę zarządzać. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Warszawie, więc wynajem jakiegoś lokum i wszystkie inne wydatki związane z pobytem w Warszawie. Co robisz w czasie wolnym w Warszawie?
Warszawa oferuje bogatszą ofertę? Warszawa po prostu jest większa. Trudno mi powiedzieć, że jest, oferta jest bogatsza, ale śpiewam w chórach. W Warszawie też? Tak, ponieważ jednak nie można, jakby to poprawnie ująć, ale coś, co się robi tutaj, jakieś zamiłowania jednak pozostają. Nauka nauką, praca pracą, ale śpiewam też w chórze. Jest to nowe doświadczenie, ponieważ zasada pracy w chórach, w których śpiewam tam, nieco się różni od tego, co mamy tutaj. Być może tak mi się trafiło, ale jestem z tego zadowolona i myślę, że może też kiedyś będę mogła cząstkę tego, czego się nauczę tam, nie tylko na uczelni, ale też w tych chórach, będę mogła przywieźć tutaj. Ale nie w chórze, tylko w chórach, w kilku? Dwóch. A kościelnych? Jeden kościelny oczywiście, no to, a inny bardzo różny, można powiedzieć, w swoim repertuarze posiada zarówno klasykę, jak też różne utwory popularne. Moniko, ale sama się zgłosiłaś do tych chórów? Raczej nie. Tutaj chyba przypadki chodzą po ludziach, można tak powiedzieć, ponieważ zdarzyło mi się spotkać kilka osób, jedną osobę tutaj w Wilnie, która zaprosiła do udziału w chórze, który prowadzi w Warszawie. Natomiast inna osoba to jest właściciel tego lokum, które wynajmuje i jak to zawsze jakaś pogawędka miła, no i poszłam do chóru. Moniko, wrócisz do Wilna? Dobre pytanie. Dom jest domem, zawsze się chce do niego wrócić. A teraz to co? Wielkanoc, świętowanie i przebywanie z rodziną. Oczywiście, Wielkanoc bardzo miło się przyjeżdża do domu na święta. I korzystając też z możliwości, chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Przeżyjmy te święta w refleksji, ale też cieszmy się z tego, że powiem tutaj też takie zdanie, które usłyszałam na rekolekcjach w Warszawie. Zmartwychwstanie daje nam do namysłu i pozwala dojść do pewnych wniosków. Jeden z nich jest to, że jednak jakkolwiek by to brzmiało, banalnie, niebanalnie, po każdej nocy ma nastąpić jednak słońce. Po każdych trudnych chwilach jednak musi nastąpić ten dobry moment, żeby powstać, być wyprostowanym i iść do przodu. Więc życzę takiego po prostu zmartwychwstania każdego z nas w sobie. By po Wielkiej Nocy nastał wielki dzień i wielkie dni. Moniku, również ci życzymy wesołych, pięknych świąt. Bardzo dziękuję ci za przybycie i za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Przypominam, że gościem rozmowy dnia była dzisiaj Monika Bogdziewicz. Państwu również dziękuję za wspólny czas. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.